Witam serdecznie, Ewelina Nowak, Akademickie Biuro Karier. W dniu dzisiejszym, czyli 15 czerwca 2023 roku, kończymy naszą pierwszą historyczną edycję programu mentoringowego Mentor Mix. Jesteśmy już po wręczonych statuetkach, podziękowaniach, książkach, po wyrazach uznania przekazanych przez naszego rektora Politechniki Opolskiej, ale to nie wszystko. Ponieważ nie tylko z tym wychodzicie z tego programu mentoringowego, wy uczestnicy jako i mentorzy, i menti. Dlatego zaprosiłam was dzisiaj dosłownie na 2-3 zdaniowe podsumowanie tego, jak się czuliście w tym programie, co z niego wynosicie i czy rekomendujecie ten udział w przyszłym uczestnikom naszej uczelni. Jako pierwszych gości mam u siebie mentora, pana Andrzeja Lepicha i dwóch menti, Eryka Frankę i Alicję Drescher. Pytanie pierwsze, co w całym procesie było dla was takim największym wyzwaniem? Może zaczniemy od pana Andrzeja. Dla mnie największym wyzwaniem było to, że miałem po raz pierwszy do czynienia w procesie mentoringowym ze studentami, a więc osobami, które dopiero co weszły albo dopiero wchodzą na rynek pracy. Wcześniej brałem udział w procesach mentoringu biznesowego, współpracując z młodymi ludźmi, którzy już prowadzą swoją firmę, i są w zasadzie sfokusowani głównie na jej rozwoju. Więc jakby tutaj spektrum takich celów sprowadza się do tego, w którą stronę, w jaki sposób, w jakim tempie rozwijać już swój biznes. Tutaj zasadnicza różnica polega na tym, że Alicja i Eryk mają bardzo szerokie spektrum możliwości, bo jakkolwiek już są czynni zawodowo, co też jest niesamowite, że i studiują, i już pracują, no to jakby ten świat stoi przed nimi otworem. I tutaj naprawdę znalezienie takiej, zawężenie przynajmniej tej drogi, czy tego kierunku na raz czas tego procesu, a dwa na najbliższe 2-3 lata, bo o takiej perspektywie rozmawialiśmy, no nie jest prostą sprawą. A dla was, Eryk, Alicja? Dla mnie na początku, myślę, największym wyzwaniem było otwarcie się przed osobą, którą widzę pierwszy raz w życiu, a później już poprawa własnej samooceny. Właśnie tak jak Alicja powiedziała, to było takie trudne doświadczenie, żeby spotkać się z nieznajomym człowiekiem pierwszy raz, bo nie mieliśmy okazji z Andrzejem poznać się tutaj na spotkaniu zapoznawczym z naszymi mentorami na początku programu, więc to był taki największy element stresowy, nasze pierwsze spotkanie, wtedy jeszcze w kawiarni. I to było takie doświadczenie, które przyniosło dużo nerwów, ale po tym spotkaniu jakby wszystko opadło, to w ogóle była zmiana o 180 stopni. A kolejnym takim etapem, który był takim największym wyzwaniem, to było i jest ciągle takie uczenie się wybierania rzeczy, które przychodzą, żeby wybierać te rzeczy, które są wartościowe, które jakoś wspierają mnie w tym, co ja chcę w życiu robić, a nie robienia tego wszystkiego, co się pojawia jako okazja. Udało wam się zrealizować cele, które ustaliliście sobie na początku programu mentoringowego z mentorem, panie Andrzeju? W obu przypadkach te cele mocno ewaluowały. No bo jeśli mogę tak trochę o szczegółach. Jeśli chodzi o Alicję, która zaczynała wtedy pracę w nowej firmie, no to na początku był taki z jednej strony entuzjazm, że zaczynam nową pracę, nowa firma i obawy z tym związane. No i wydawało się dobrze, no to będziemy pracować nad tym, jak Alicja może się odnaleźć i jakby zacząć rozwijać się w firmie. W międzyczasie pojawił się bardzo interesujący wątek dotyczący pasji w postaci pieczenia ciast. No i tak pomyślałem, może to jest ten kierunek, więc postanowiłem ją, mówiąc kolokwialnie, wypuścić trochę w tą stronę, pokazując, może to jest ten kierunek, może pomyślmy o tego typu działalności i tak dalej. Zarządzanie talentami.
No i rzeczywiście Alicja przepracowała ten temat i na kolejnym spotkaniu wróciła do mnie i mówi: wiesz co, jednak niech to zostanie moją pasją taką weekendową i tak dalej, ja chcę postawić na rozwój zawodowy. No to wróciliśmy znowu do Alicji firmy, zastanawiając się, jak ona tam może jak najszybciej się odnaleźć, no bo nie było to łatwe. Firma, tak myślę, nie była i nie jest chyba przygotowana w taki sposób profesjonalny do wprowadzania nowych osób i do rozwijania talentów. Także Alicja tam nie miała i nie ma łatwo, bo wiele rzeczy musiała sobie wypracować i, mówiąc brzydko, wydeptać sama. No więc poszliśmy w tym kierunku. Potem się okazało, że może to nie jest to najfajniejsze miejsce. Tego oczywiście jeszcze dzisiaj nie wiemy. No więc zaczęliśmy rozmawiać o różnych alternatywach, tak? Czyli w którą stronę, w którą drogą można pójść. No ale przede wszystkim skupiliśmy się na tym, że skoro Alicja dzisiaj chce pracować zawodowo w tym miejscu, w którym się znajduje, to jak najlepiej może ten czas wykorzystać dla swojego rozwoju i po to, żeby iść w kierunku, w którym chciałaby się rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o Eryka, no to też sprawa nie była prosta, ponieważ Eryk jest tak multidyscyplinarny, że ten cel po prostu szalał od lewej do prawej i myśmy tutaj badali różne grunty. Koniec końców, również dochodząc do takiego miejsca połączenia albo próby połączenia takich obszarów, które dla Eryka są ciekawe i ważne, no i udało nam się wytyczyć taki kierunek, który właśnie łączy z sobą i elementy z obszaru zarządzania, i tą branżę technologii żywności, i pracę z ludźmi, i rozwój osobisty, i szkolenia, i dawanie czegoś od siebie, i dużą autonomię, na której Erykowi zależy. No i myślę, że te cele jakby sprowadziły się do tego, co przez kolejne 2-3 lata Alicja i Eryk mogą robić, jak wykorzystać te obszary swojego życia, w których się znajdują, no po to, żeby udać się w podróż w tym kierunku, który ich najbardziej na dzień dzisiejszy interesuje. To teraz pytanie do Was. Czy polecilibyście program mentoringowy naszej Politechniki Opolskiej, Mentor Mix? Oczywiście, studentom, którzy jeszcze będą mieć okazję skorzystania z takiej okazji. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobre i cenne doświadczenie. Ja myślę, że to jest w ogóle coś wspaniałego, że tego typu inicjatywa jest na uczelni. Bardzo się cieszę, że ma to pod auspicjami Akademickie Biuro Karier i właśnie tutaj rozmawiająca z nami Ewelina, która jest twarzą po prostu współpracy z nami jako z Menti i dzięki której ten program był tak dobrze dopięty na ostatni guzik i tak dużo bardzo fajnych rzeczy mogło się w trakcie tego programu wydarzyć. Ten program dla mnie jest niesamowity, dlatego że przy pierwszej edycji praktycznie wszystko w ogóle się udało. Ta pierwsza edycja jest takim naprawdę dobrym startem i myślę, że kolejna edycja będzie tylko lepsza, chociaż ta pierwsza już była cudowna. Dziękuję. Dla mnie osobiście też jest historyczna, tak jak się też nazywaliście na naszej grupie Historyczni Menti. Na pewno na długo zapadniecie tu w mojej przede wszystkim pamięci. No i też pamiętajcie, że zawsze możecie korzystać z naszych usług Akademickiego Biura Karier i mojego jako doradcy zawodowego. Serdecznie dziękuję. Życzę dalszych sukcesów. Trzymam za Was mocno kciuki. I do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy bardzo.